Hello, hello, kochani. Ja wracam, zapinam pasy. Jadę, bo tutaj odwiozłam męża do roboty pod auto. Na tyle dobrze, że jest w miarę blisko, gdzie zostawia tego tira. O, tam z tyłu jeszcze tiry widać, stoją. No i co? I dzisiaj po prostu się obżarliśmy, bo zjedliśmy fajny obiadik. Zrobiłam tego filetka, co kiedyś wstawiałam na vloga gdzieś tam. Już przepis chyba dawałam, nie wiem. Taki filet siekany z serem, cebulką i czym? Pieczarkami, majonezem, sól, pieprz i tyle. I pietruszka. I normalnie pycha był, ale jeszcze dzisiaj rano wstałam, 6, jeszcze dorabiałam kotlety mielone. Takie w sumie pulpety w sosie pieczarkowym, bo one są w sumie najłatwiejsze, najszybsze, nie, tak się nie smaży, wiecie, długo, nie pryskają i są w sosie, więc też dobrze w trasie przygrzeć sobie. I co? I mąż gotował zupę grochówę, więc sobie to wziął w trasę. Ja po prostu już nie mam pomysłów, co tu gotować, tylko jedno. Raz spaghetti, raz filety, raz pulpety, raz zupy, wiadomo, jakieś tam, czy rosół z niedzieli, czy coś tam, nie? Dzisiaj gruchowa była, duży gar ugotował, był bardzo pyszna, więc nam jeszcze zostało dużo. Jeszcze nam ze 2 czy 3 pulpety zostały na jutro, więc poczko, nie muszę gotować. Ale niedługo, za 2 dni... przyjeżdżają moje kolejne ciocie. Znaczy te same, tylko z moją kuzynką. Ona w Anglii mieszka. Więc jeszcze nie widziała Alanka na żywo. Jakoś jej się nie udawało wolnego brać. No ale teraz jest na dłużej w Polsce, więc przyjedzie i posiedzimy trochę, pogadamy. Mam nadzieję, że będą u mnie spały, bo no chciałabym, to wiadomo, więcej gadania, można więcej poplotkować, my się tyle nie widzimy, tyle się nie słyszymy, bo wiadomo, każdy ma tam swoje życie, kiedyś za małego to cały czas razem, no ale niestety realia są takie, że każdy dorasta, idzie w swoją stronę. No cóż mnie tak przyciągnęło? I tak to jest, że drogi się rozchodzą i tak już tego kontaktu się nie utrzymuje. No, a sobie wzięłam okularki. Powiem wam, że te włoskie mi się trochę bardziej podobają. Dobrze, że kupiłam szampon. W domu wam pokażę. Znaczy, w sumie to nie jest szampon. To jest jakby maska z firmy Violi. Czekaj. Nie wiem, bo pierwszy raz kupowałam. Wiedziałam, że ta firma jest dobra. Bo gdzieś tam na YouTuber słyszałam. Ale nigdy nie miałam tego, zawsze z Joanny, z Rossmana, bo to najbliżej. Ale teraz dosłownie nie mam jak wyjść z domu. Nie mam. Nie mam, po prostu nie chcę dzieci zostawiać, albo ja chcę sobie iść kupić coś do włosów, albo zrobić sobie pazurki i chcę sobie wyjść. Nie, to ja tak nie należę do takich mam. Jak widzę, że dziecko jest chore, no to ja nigdy nie wychodzę, tylko siedzę, a nie i pilnuję, a nie sobie wychodzę na pazury czy gdzieś, no po prostu. A to wiadomo, długo schodzi, więc staram się wszystko sama robić dlatego, z tego powodu, bo tam bym sobie może z chęcią gdzieś poszła. Do fryzjera może, ja bym znalazła dobrego. No i tak kombinuję, nawet do sklepu, widzicie, nie mogę za bardzo wyjść, bo nie mogę go na długo zostawić, bo zaraz jęczy maluci i w ogóle. No. Dzisiaj jest taka pogoda, wczoraj to samo, ja jakieś, nie wiem, tak pochmurno, tak przymulaście, no, przymulona jestem od rana, ale chyba to wszyscy są tacy, nie wiem, takie mam wrażenie. Jeszcze czeka na mnie kawa, bo zrobiłam mężowi przed wyjazdem kawę i sobie, bo widzę, rodzinka jedzie rowerami sobie, no, ja muszę sobie rower kupić, bo nie mam roweru, miałam kiedyś taki stary rower, muszę sobie kupić. To będę jeździć z Lenką na wycieczki. Będę Alankę brała do tyłu, nie? I będziemy jeździć. Lenka już umie. Miejmy nadzieję, że nie zapomniała. I zobaczymy. Co do tego szamponu, znaczy maski.
jest bardzo dobra, od razu zmieniła mi kolor, ale tak sobie pomyślałam, że kurczę, gdzieś tam słyszałam kiedyś, że jak się zły szampon kupi, czy złą odżywkę, maskę taką właśnie fioletową czy niebieską, to ona może przefarbować nam włosy na zielony. I ja sobie tak pomyślałam, jaki ja mam odcień, czy mnie nie przefarbuje na kolor zielony. I się tak przestraszyłam, bo ta maska jest niebieska, wiecie. Niebieski plus żółty. No właśnie. No, ale całe szczęście nie mam zielonych włosów. Ładnie mi to stonowało. Końcówki też aż się zdziwiłam, bo miałam takie mocno rude. No jest trochę różnica, ale już nie są takie rudawe bardziej. No, więc będę to stosować i zobaczymy. I do tego jeszcze nałożyłam moją maskę. Super, którą będę polecać, bo jest naprawdę przepiękna. Daje taki perłowy odcień, taki ciepły. I mi się ten efekt podoba. To jest z Vella Puerbel. Nie, czekaj. Nie pamiętam. Ale pokażę wam wszystko w domu. Była teraz w promocji na Dzień Kobiet. 20% i kosztowała 34 zł, więc to byłam. Mogłam dwie sztuki zamówić. Jakoś nie pomyślałam. No ale zamówiłam tylko jedną. Taka jedna na starczy mi na, no myślę, 2 miesiące, 3. 2 na pewno. 3 to nie przesadzajmy, może nie. No, dobra, odezwę się później. Pokażę wam te maski z bliska. Może akurat ktoś ma blond włosy i sobie będzie chciał skorzystać. Bo naprawdę bardzo fajnie. Tylko ja naprawdę krótko trzymałam. Bo dosłownie ile? Nawet nie wiem, czy 3 minuty, 2 może. A tam było zalecane między 3 a 5 minut tą niebieską, a tą Pearl Blond. Jakiś metr to był trening chłopaków. To zalecenie jest do 10 minut, a trzymałam też ze 3, tak króciutko, bo chciałam zobaczyć efekt, bo wiecie, ja nie mam tak jednolitego koloru, że żeby mi ta... Nie, to nie jest farba, żeby ta maska mi złapała jednolicie, nie? Że mam, gdzieniegdzie mam, wiecie, tu ciemniej, tu jaśniej, z tego względu, że też moje włosy są bardzo ciężkie, nie są podatne na rozjaśnianie. Naprawdę nie są. Ja muszę 2 razy to samo miejsce rozjaśnić po godzinie, bo teraz godzinę siedziałam z rozjaśniaczem i wyszedł mi taki żółtawy. Nie biały, nie? To nie wiem, ile trzeba by było siedzieć, by musiała siedzieć z rozjaśniaczem, żeby mi wyszedł tutaj na odrostach biały, jak tu na przykład troszeczkę. No, i dlatego muszę na 2 razy. Czekam, aż mi troszeczkę o tyle odrosną i dopiero nałożę. Ja już jestem pod domem. Dobra, koniec włosowego tematu. W sumie jeszcze nie, bo jeszcze w domu wam pokażę, no ale... No ale, dobra, do zobaczynka. Dobra, halo, halo, my jedziemy. Jedziemy do lekarza szybko, bo w sumie nie musimy aż tak szybko, bo jest... O-o! Czy byśmy zdążyły w razie czego? O, dobra. Bo ja nigdy nie czekam, aż świece się zapalą, nie? Tylko od razu bam, bam, bam. Boże, kot tu gdzieś nasikał. Tragedia. Ja nie wiem, z tymi kotami sąsiadów. Ja ogólnie lubię koty, ale one tylko przychodzą do nas ściszczać. Zamiast przyjść. Tak. Rudy nawet ucieka. Nie chce przychodzić. Mnie nie lubi. Tak. Mnie bardzo lubi. I koty uwielbiają. Kiedyś moja kotka ten tak mnie kochała, że aż mi w łóżku urodziła dzieci. Wlazła mi, no. Kiedyś to było straszne, no ale znaczy zaczęła rodzić, wszyscy ją w tym powyciągali, całe szczęście, bo by dopiero zafajdała, nie? Ble. No nic, ale no naprawdę, ostatnio też szedł kot, obsikał mi auto, poszedł dalej, ja widziałam, drzwi obsikane, wracamy, aż ciekło, a to na pewno nie pies, tylko kot. No, nie wiem. Musiałam wycierać psika, żeby to nie zaśmierdło. Okularów nie wzięłam. Kurczę.
kurczę. I co? No i tak to, że po prostu. No ale nie moje okulary. No ja ci wzięłam specjalnie, kiedyś wzięłam, wiesz? Jak szłyśmy gdzieś. A zapomniałam ci dać, widzisz? A sobie nie wzięłam. No. Idziemy do lekarza, niech pani doktor przypisze antybiotyk lęce na to gardło, bo no nie fajnie siedzieć w domu i nic nie robić. O, pan policjant tutaj sobie przerwę chyba zrobił koło cmentarza. No i pójdziemy może do 50-15 szybciutko kupić coś. Coś konkretnie, mamy plan, co kupić leginsy jakieś, tylko że kwestia tego, że no lekko musi mierzyć, bo te rozmiary są dziwne, naprawdę. Niektóre ona nawet 52 są dobre, a niektóre są stanowczo za duże, więc 146 myślę, że będzie dobre, ale no zobaczymy. Na razie nie zamawiam nic przez internet, bo wolę, żeby zmierzyła. Później będzie za duże i albo za małe i będzie problem. I będę odsyłać i takie tam, więc wolę, nie? Kurczę, którędy ja jadę? Oj Boże. No dobra, trudno i przez miasto można jechać. Już się tak przyzwyczaiłam do twojej szkoły jechać. Niestety. No nie masz plecaka i nie pójdziesz jeszcze chociaż za 2 dni do szkoły. Niestety. Żeby troszeczkę się wykurować. A może i cały tydzień. Zobaczymy, jak na ile, czy w ogóle dostaniesz antybiotyk, ale mi się wydaje, że na anginę powinnaś dostać. Chociaż wczoraj Lenka miała, bo bawią się, zobacz, ze świetlicy, nie? Już byś biegała, a to starsza grupa chyba ze świetlicy, nie? No, nie ma twojej grupy. O, piłka na auto wskoczyła. To już chyba nie będzie wjazdów tutaj. No, bo skończyliście zajęcie właśnie, wiesz? Widzę mama twojego kolegi i babcia tam poszła, widzisz? O, tam koło drzwi są. No. Akurat, widzisz, jak to się złożyło, że będziemy jechać. I tak większość dzieci chodzi na świetlicę u ciebie, nie? Prawie wszyscy, no bo rodzice pracują. O, mama tego Karola jedzie, czy to nie jest? Mikołaja? Nie Karola? To nie ona? Nie? A nie, bo nie skręciłam, myślałam. No nic. No, a Lanek został z babcią. Uspałam go i mam nadzieję, że będzie spał. Tylko trzeba będzie go bujać. Bo on nie spał jakiś czas, więc z godzinkę niech pośpi. A tu jest, zobacz, tu jest tam sklep 50-15. Mam nadzieję, że pod przychodnią będzie miejsce. No panie, jedź, panie, jedź. Ja nie mam czasu, ja do lekarza muszę jechać. No. Dobra, to później się odezwiemy w takim razie. Idziemy prosto jeszcze. Co? Dwa miejsca? Jump from the top.